Witam. Dzisiaj 2 maja, paskudna majówka. Miałem dzisiaj wywozić pierwszy raz 20 sztuk, ale deszcz pada, nie chce mi się ich łapać. Także tylko ogłoszę później konkursik, a na razie, póki nie są za bardzo zmoczone, to spróbujemy zgonić. Tomku, jak oglądasz film, to chciałem ci podziękować bardzo za reklamę w swoim filmie. Przydałoby się, żebym wpadł do ciebie z jakimś alkoholem, ale ty jako kierowca autobusu to lepiej nie pij. Także tutaj jeszcze puściłem wyszwanczkę taką od kolegi, do wyszwanca sparzyłem, pierwszy raz jest na dachu i właśnie, Tomku, także w formie podziękowania obiecuję ci, że do końca roku oglądam wszystkie reklamy w twoich filmach. Pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się. A my się bierzemy za ganianie bocianów. Idę po szmatę. No, bociany zgoniliśmy. Ale to słabo chodzą. Oczywiście, no deszcz pada przecież. I te czarne próbujemy. I młodzieży tu pełno. Tam na budzie sama młodzież została. O, ta świeża wyszwanczka siada. Siada, o. To bardzo późna młode, ona nie ma koloru. Pierzy się, ale jak się spierzy, to będzie czarna, bo teraz jest trochę kawowa. Także dzisiaj to tylko trochę zgonimy. O Jezu, jak się kręcą nad głową. Pierwsze wynoszenie, śmiałem się z kolegą Sławkiem, że miało być tam do kamienia na skrzyżowanie, ale pomyślałem, że to będzie jednak za daleko. Także musiałem gdzieś wcześniej. Nie no, myślałem, że ze 20 wywiozę, zaznaczę se flamastrem i 20 będę wywoził. Dzisiaj miało być pierwszy raz. Ale coś chciałem powiedzieć, ale no taka pogoda jest paskudna, ja nawet w to błoto nie chcę mi się łapać tych bocianów, ale słowo się rzekło, będę wynosił te bociany, 20 sztuk, może trochę więcej, bo zainwestowałem, troszkę się zadłużyłem, ale kupiłem klatkę i 20, może 25 bocianów wejdzie. Dobra, idę im posypię lepszego jedzenia. Także dzisiaj maj. Kurczę, deszcz leje. Widać, jak z dachu skapuje. Super majówka, bo mam dzisiaj wolne. Jutro, jak będę szedł do pracy, to pewnie będzie ładna pogoda. No, tak już w życiu bywa. A konkurs zrobimy tak, że do wygrania będzie oczywiście ta para bucianów, ale dorzucę coś jeszcze ekstra. Nie wiem dokładnie, co to będzie. Niespodzianka będzie. A konkurs zrobimy może tak, że chciałem, kto pierwszy, ten lepszy, ale jednak zrobimy inaczej, że pod filmem w komentarzu, jak ktoś chce wziąć udział w konkursie, to żeby napisał słowo bocian i z tych komentarzy, bo może nie każdy potrzebuje bociana, nie każdy hoduje bociany, więc dlatego, że tylko z tych, co napiszą słowo bocian w komentarzu. No i ile tam? Za 2-3 dni i przy następnym filmie zrobię tak jak Andrzej z Elbląga, tak samo popiszę te karteczki i przy następnym filmie będę losował zwycięzcę. Tylko że jeden jest warunek tego konkursu, żeby uczestnik był z Polski, to ja osobiście te wygrane bociany przywiozę mu na miejsce. Może nie za tydzień, ale do końca
miesiąca będzie te bociany u siebie miał, przywiezione osobiście przeze mnie. Tak żebym właśnie prosił, żeby to był ktoś z Polski. Dalej nie mam zamiaru jechać. Także jeszcze raz, słowo bocian pod komentarzem i z tych osób wylosuję. Będzie para starych na pewno, nie wiem, coś z młodych, może jeszcze coś innego dorzucę. Osobiście na miejsce do końca miesiąca dowiozę, tak? Myślę, że to nie wiem ile osób będzie chciało brać, także no bardziej bym chciał, żeby jakiś młody chłopak wygrał. Ale tak jak mówię, zapraszam. Ten bocian na czerwono oznaczony był jeden. Samica do niego jest też już kosmata. Już wiem mniej więcej. A ja dzisiaj leję deszcz. Ja dzisiaj tutaj długo nie będę z nimi siedział. A samica do niego jest ta. O, to jest do niego. Samica poleciała tam na drzwi. To jest samica właśnie w tym konkursie do wygrania. Samica jest na czerwono oznaczona, a to jest ona. Także też jest moim zdaniem niebrzydka samiczka. Brew ma bladą. Kosmy ma ładne. O, tam typlerek żyje. Czerwony. Tutaj koroniatę próbują coś złożyć, ale słabo im to wychodzi. A ja daję jeść. Dzisiaj długo. Może jeszcze dorzucę w prezencie tego czarnego. Zobaczymy. W każdym bądź razie z okazji właśnie dziękuję wszystkim za te subskrypcje. Niecały rok temu, pierwszy film stawiłem rok temu, ale o, wyszwanczka już tutaj jest, widać jaka jest kawowa, ale pierze się na czarno. Ma taką tą, ale mi to tam nie przeszkadza, aby latała w górze. Także ja dla mnie 1000 subskrypcji to już jest naprawdę, to dużo znaczy. To nagrywanie, które właściwie poza tym, że ja będę miał pamiątkę za parę lat, to ma przynosić wam oglądającym jakąś rozrywkę, tak? Bo jest dużo z was, co siedzą za granicą, dużo osób siedzi za granicą, nie ma osobiście kontaktu z gołębiami, dużo osób musiało zrezygnować z trzymania gołębi przez wiadomo, teraz wszystkim przeszkadzają gołębie. Psy, koty nie przeszkadzają, ale gołąb przeszkadza. O, ten młody bocianek, który jest właśnie na filmie, że ładny, on też prawdopodobnie będzie w prezencie na ten konkurs. Także ze 3-4 sztuki na pewno ich będzie, tych bocianów do wygrania. Także mówię, no dużo osób ogląda, co siedzą za granicą, co musieli, lubią gołębie, mieli kiedyś sami, a teraz nie mogą, czy ze względów zdrowotnych, dlatego, że warunki im teraz nie pozwalają, bo przecież kiedyś to były gołębie w każdych kamienicach, różnych strychach, to nikomu nie przeszkadzały, teraz wszystkim przeszkadzają, bo wiadomo, stereotyp o gołębiu to jest, że sra, no bo sra, a kto nie sra, my też sramy, my sramy, psy srają, każdy sra, tak? Jeszcze nie ma takiego chyba stworzenia, co by nie załatwiało się. Także dziękuję za te subskrypcje. Tomku, dla ciebie jeszcze raz serdecznie pozdrowienia za promocję tego mojego kanałku. O, widyny mają jajka, sprawdzimy, czy może zalężone. Jak już jesteśmy, tutaj następny maluszek jest. O, fajne, zaraz sprawdzimy, czy zalężone. No teraz tak, teraz już są ciemne. Także o, tu już lotniki właśnie moje. O, tutaj jest jajek, ile? 5, no może coś się wypluje z tych 5. Jezu, błoto, woda, paskudnie. Dobra. Także jeszcze raz na koniec, jak ktoś chce wziąć udział w konkursie do wygrania tych bocianów, tę parę, to niech napisze słowo bocian w komentarzu. Ja z tych wszystkich komentarzy pod tym filmem później zrobię losowanie. Przy następnym też będzie oczywiście losowanie, na tak jak u Andrzeja było nagrywane.
i wylosuję jedną osobę i te bociany jej do końca miesiąca dostarczę osobiście na miejsce na terenie Polski. Także dziękuję za oglądanie, subskrypcje, komentarze, pozdrawiam wszystkich i do następnego razu. No a teraz na koniec jeszcze trzeba nagnać towarzystwo w taką fantastyczną pogodę. W tym celu muszę się udać na gołębnik. Buda! Nie spaść. Przyrząd mam. Buda. Mam tutaj przyrząd, widać jego czubek. Bociany pomokły jak kury. Będzie ciężko je nagnać w taki deszcz, bo... Ale nie jest tak źle. Buda! Buda! Już! Jak nie mają młodych, to... Jeśli same nie wejdą w 5 minut, to naganianie to jest kwestia... Tylko, no mówię... To jest chwila, moment, minutka i już ich nie ma. A z młodymi, te młode jednak na zielone obrączki, co mają, to jednak gorzej. Zwłaszcza, że buda jest przepełniona. Jezu, mam cały telefon mokry. Buda! Ale jeszcze coś chciałem dograć, bo jest ich bucianków. Czyż buda! Niepotrzebnie ich otwierałem, ale na potrzeby filmu, mówię, otworzę. Spróbuję nagnać. Buda! Że jeszcze chwila, ja już cały mokry, kurtka przymiękła. Szkoda tej majówki. Nie ma grillowania. Nie ma leżenia w słoneczku z browarem. Można leżeć z browarem. Można leżeć z browarem, ale niekoniecznie na słoneczku, na trawie. Dobra. Teraz też chyba kończę. Bo cały telefon mam w wodzie. W deszczu. Już, kurna, raz, dwa. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.